Dzieci Ani Kalczyńskiej są niesamowicie zdolne. Upiekły nam pierniczki w kształcie prowadzących. No i od dawna wiedzieliśmy, że jesteśmy starymi piernikami, ale że aż tak to poprosimy to nie. O zbliżenie. Marcin ma swój marchewkowy garnitur. A Dorota się troszkę rozpuszcza. A ja się rozpuszczam i mam na sobie robalki. Jestem chyba jednak murzynkiem. Przepraszam. I po Marcinku. Spadłem z talerza. Ale to na widok naszego kolejnego gościa. No, któż by nie spadł z fotela, widząc Anię Lewandowską. Dzień zwłaszcza, dobry, że Ania będzie wspierać naszą redakcję swoim wyzwaniem, ale o szczegółach niech opowie państwu sama. Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Co się będzie działo? Co masz z nami wspólnego? Co się będzie działo? Jaką mam wspólnego? Misję? Jaką mam misję? No, razem teraz z redakcją Dzień Dobry TVN mamy wspólną misję, bo będziemy aktywować do nowego wyzwania, mojego nowego, noworocznego wyzwania. Będziemy trenować, będziemy zdrowo jeść, będziemy fajnie działać. Od 3 stycznia ruszam z wyzwaniem jak co roku. I to jest taka jak coroczna moja misja, żeby zaangażować, zmotywować Polaków do tego, żeby ruszyć z kanapy, a zawsze nowy rok, jak wiemy o tym, jest najlepszym momentem do tego, żeby zadbać o siebie i postawić sobie wyżej poprzeczkę. Zawsze mówisz, Aniu, o tym, że zacząć jest łatwo. Dobrze by było to skończyć, czyli konsekwentnie działać nie tylko przez czas wyzwania. Jak zmotywujesz naszych widzów i swoich wielbicieli do tego, żeby nie poprzestać na styczniu? No, generalnie przewidziane jest wiele aktywności. Co niedzielę będę prowadziła live'y. Również będę pojawiała się tutaj na antenie razem właśnie z redakcją Dzień Dobry TVN. Będziemy też prowadzić merytoryczne spotkania z ekspertami. Będziemy mówić dużo o diecie. Będą to 4 tygodnie. Pierwszy tydzień będzie poświęcony treningom, drugi tydzień będzie poświęcony diecie, trzeci tydzień będzie poświęcony pielęgnacji, a czwarty będzie poświęcony psychologii i takim pozytywnym nastawieniu się na nowy rok. I rzeczywiście tak jest, że ciężko jest czasami wytrwać w wyzwaniach, ale właśnie jestem też od tego i tutaj razem z ekspertami wspólnie będziemy dbać, żeby dotrzymać do końca wyzwania, bo warto zawsze, szczególnie w tym nowym roku, żeby sobie taki nawyk wyrobić. A nawyk, żeby sobie wyrobić, wystarczy, jak to mówią badania, 33 dni, żeby nawyk wszedł w krew. Damy radę. Więc damy radę. A czy ty, jako osoba bardzo ambitna, która cały czas coś próbuje nowego robić, też sobie postawiłaś jakieś nowe wyzwania? Bo ostatnio na przykład widziałem coś, w czym wcześniej cię nie znaliśmy, czyli taniec latino z jakimś przeprzystojnym Hiszpanem na twoich mediach społecznościowych. No byłem w szoku, jak ty się ruszasz, dziewczyno. Dziękuję bardzo. Tak, powiem tak, jako sportowiec chyba cały czas potrzebuję jakiegoś wyzwania. Mój mąż ostatnio mówi tak, wiesz co, zostaw ten kickboxing i idź na te tańce, bo dobrze ci to idzie. I rzeczywiście jest tak, że dosyć szybko się zaklimatyzowaliśmy w Barcelonie. Mój mąż dodatkowo zaczął grać w paintballa i ja zaczęłam tańczyć. Coś nowego, więc sportowcy... Grzech by było nie skorzystać w ogóle, będąc tam na miejscu z tych lekcji. Tak, to zdecydowanie tak. No właśnie. Zdecydowanie tak. I jako mama 2 dzieci, już mogę mówić po 30, cieszę się, że odnalazłam jakąś nową pasję i nawet o tym często mówię. Dużo osób do mnie pisze i mówi, Ania, fajne to jest, że w dalszym ciągu można w coś wejść na 100%, zaangażować się z pełną pasją, uśmiechem i robić to, co się lubi. I rzeczywiście ta aktywność fizyczna zawsze była w moim sercu, ale znalazłam coś nowego. Oczywiście moim planem jest to, żeby w końcu kiedyś z mojego męża zaciągnąć na tego typu zajęcia. Natomiast... On trochę tańczy, czy tylko z piłką? Tak, nie, on lubi. Naprawdę? Tak. Natomiast ważne jest to, żeby tą pasję znaleźć, żeby zaryzykować, spróbować coś zrobić przede wszystkim dla siebie. I to wyzwanie, też bym chciała tym wyzwaniem zainspirować, zmotywować wiele osób, żeby wstały z kanapy i spróbowali zrobić coś dla siebie, bo zawsze ten nowy rok przynosi nowe cele, nowe jakieś marzenia. I oczywiście też jak co roku mam swoje wypisane cele na kartce, co to będzie. Na pewno kontynuacja nauki języka hiszpańskiego. A jak ci idzie na razie? Już habla espanol? Un poco. A święta spędzicie w Hiszpanii czy w Polsce? Święta spędzimy w Polsce, z czego się bardzo cieszymy. Co prawda to będą tylko 2 dni, ponieważ no, Robert w dalszym ciągu będzie trenował i troszeczkę w tym roku po Mistrzostwach Świata kalendarz wygląda zupełnie inaczej, więc nie tak jak zawsze mieliśmy kilka dni wolnego, tym razem tylko przylecimy na święta, do rodziny, spędzimy razem. Coraz więcej dzieci w rodzinie u nas, więc skupiamy się na tym, żeby dzieciaczki fajnie
fajnie poczuły klimat świąteczny i muszę przyznać, że będąc w Barcelonie tego klimatu świątecznego tak nie czuć jak w Polsce. A macie już w Barcelonie jakieś swoje ulubione rewiry, miejsca i czy w ogóle jesteście w stanie normalnie chadzać po ulicach i czuć się tam swobodnie? Hasać. Czy wystarczy 5 minut, żeby za chwilę ktoś was upolował, ustrzelił? I... Z moim mężem łatwo nie jest. Chyba się nie spodziewaliśmy, że to będzie aż tak wyglądało. Rozpoznawalność jego w Barcelonie jest ogromna. Jest tam wielką gwiazdą. Ale muszę przyznać, że spotykamy się z niesamowitą życzliwością, z niesamowitą sympatią, co jest bardzo miłe. No i kochamy tą Hiszpanię. Ja myślę, że trzeba mu kupić w prezencie sztuczną brodę na gwiazdkę. Taką mikołajową. Czapkę Mikołaja, ciemne okulary. I tak cały rok niech chodzi. Może się uchowa jakoś. Ale już nie możemy się doczekać świąt i tego śniegu, także cieszymy się, że na święta w Polsce. Aniu, na święta życzymy wam samych pięknych chwil z bliskimi ludźmi, cudownych chwil, wszystkich spełnienia wszystkich marzeń, jakie sobie zapiszecie na tej kartce noworocznej. Bardzo dziękuję. A my się widzimy na twoim wyznaniu. Bardzo dziękuję. Widzimy się 3 stycznia. Drodzy państwo, można się zapisać u mnie na stronie hpba.pl do wyzwania. Będziemy razem wspólnie z redakcją Dzień Dobry TVN motywować i 3 stycznia startujemy. Ja ci życzę, że jak będziesz robić świąteczny sternik w piekarniku, żeby Robert nie krzyczał spalony! Dzisiaj z moimi przyjaciółkami będą pierniki bezglutenowe. Dzisiaj pieczemy.